Rada regencyjna była organem władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego, który miał zastąpić króla lub regenta do czasu wyłonienia takiej osoby. Rada została powołana przez niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne, które nadzorowały sytuację w Polsce po upadku Rosji carskiej. Rada regencyjna miała ograniczone kompetencje i była zależna od państw centralnych, ale starała się tworzyć polskie instytucje państwowe i przygotowywać grunt pod odzyskanie niepodległości. Rada Regencyjna składała się z trzech członków: arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego, prezydenta Warszawy księcia Zdzisława Lubomirskiego i honorowego prezesa stronnictwa polityki realnej hrabiego Józefa Ostrowskiego. Ich nominacja nastąpiła 15 października 1917 roku na podstawie patentu wydanego przez generała gubernatorów Hansa von Besselera i Stanisława Szeptyckiego 12 września 1917 roku. Uroczysta intronizacja Rady odbyła się 27 października 1917 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Rada regencyjna sprawowała władzę administracyjną głównie w zakresie sądownictwa, szkolnictwa i części administracji. Nie miała jednak wpływu na sprawy wojskowe, gospodarcze i zagraniczne, które były kontrolowane przez okupantów. Rada regencyjna powoływała rząd, który był odpowiedzialny przed nią i przed Radą Stanu. Tymczasowym parlamentem utworzonym na początku 1918 roku. Pierwszym premierem był Jan Kucharzewski, który podał się do dymisji po podpisaniu traktatu brzeskiego między państwami centralnymi a bolszewicką Rosją. Kolejnymi premierami byli Antoni Ponikowski i Władysław Wrublewski. Rada regencyjna starała się nawiązywać kontakty z innymi krajami i reprezentować interesy Polski na arenie międzynarodowej. W styczniu 1918 roku członkowie Rady odwiedzili Berlin i Wiedeń, gdzie bezskutecznie domagali się własnego przedstawicielstwa w rokowaniach pokojowych. W lutym 1918 roku Rada Regencyjna wydała odezwę protestacyjną przeciwko przyłączeniu ziemi chełmskiej i południowo-wschodniego Podlasia do Ukrainy na mocy traktatu pokojowego z Centralną Radą Ukraińską. W kwietniu 1918 roku Rada Regencyjna utworzyła Polską Siłą Zbrojną, która miała być zalążkiem przyszłej Armii Polskiej. W obliczu zbliżającej się klęski państw centralnych i rosnącego ruchu niepodległościowego w Polsce, Rada Regencyjna postanowiła zerwać zależność od okupantów i ogłosić suwerenność Polski. 7 października 1918 roku Rada Regencyjna proklamowała niepodległość Polski i przejęła pełnię władzy państwowej na obszarze Królestwa Polskiego. Jednocześnie Rada Regencyjna nawiązała stosunki dyplomatyczne z państwami ontonti i wysłała do nich delegację pod przewodnictwem Romana Dmowskiego. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna podpisała rozejm z Niemcami, który zakończył działania wojenne na terenie Polski. Rada Regencyjna nie cieszyła się jednak dużym poparciem społecznym i politycznym. Była postrzegana jako twór okupacyjny i kompromisowy. Wobec powrotu do Polski Józefa Piłsudskiego, który był uważany za symbol walki o niepodległość, Rada Regencyjna straciła autorytet i znaczenie. 14 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna samorozwiązała się i przekazała całość władzy Józefowi Piłsudskiemu, który został tymczasowym naczelnikiem państwa.